Anna Walentynowicz, Anna Solidarność jest symbolem tego wielkiego wolnościowego ruchu, który narodził się latem 80 roku i po kilkudziesięciu latach przyniósł Polsce wolność i niepodległość. Ta skromna kobieta jest w tym panteonie polskich kobiet, które wiodły nas do wolności. No obok, myślę, młodziutkiej Danuty Siedzikównej, Inki, obok Marianny Popiełuszko, matki księdza Jerzego, Anna Walentynowicz. No, symbol tego, czym była, czym powinna być Solidarność. To o nią był, o przywrócenie jej do pracy był ten wielki strajk, który się zaczął w połowie sierpnia, 14 sierpnia 80 roku. I ona ten strajk o siebie później uratowała, że ten strajk o nią stał się strajkiem 21 postulatów. Przecież 3 dni później ona stanęła na bramie. To kobiety uratowały ten strajk, bo ona była, Alina Pienkowska była zapomniana zupełnie, Ewa Osowska. Po 3 dniach zakończenia tego strajku ona apelowała do stoczniowców, aby nie wychodzili ze stoczni, bo stocznia kończy strajk, ale przecież strajkują jeszcze inne mniejsze zakłady pracy i trzeba być solidarnym. I zostało kilkaset stoczniowców, później dołączyli inni. Pojawiło się 21 postulatów i zaczął się tak naprawdę ten wielki strajk. I pojawiło się to słowo Solidarność i wszystko to, co ono znaczy, co uosabiała i do końca pozostała wierna temu Anna Walentynowicz, czyli tym elementarnym wartościom. Prawda, godność, sprawiedliwość, uczciwość, niezgoda na kłamstwo. Wierność tym wartościom doprowadziła nas do wolnej Polski. Anna Walentynowicz miała zniknąć, ponieważ no, była niewygodna, bo ona zawsze wybierała wierność wartościom, a władza, każda władza kusi. Kusiła władza związkowa w Solidarności w czasie tych 16 miesięcy, gdy zwykli robotnicy nagle stawali się liderami, stawali na czele tysięcy kolegów blisko do zawrotu głowy. Anna Walentynowicz zawsze była z tymi, dla których był ten strajk, z robotnikami, z prostymi ludźmi. I gdy te pokusy były jeszcze większe po 1989 roku, ona została w tym niewielkim mieszkaniu w Gdańsku, w Wrzeszczu, ze skromną emeryturą, którą się dzieliła jeszcze z bardziej potrzebującymi, oddając część emerytury na lekarstwa. Nie starczało dla niej, ale taka była właśnie Anna Walentynowicz, Anna Solidarność. Nic dla siebie, tylko dla innych. A to była istota Solidarności, no, wypowiedziana najpełniej w 1987 roku przez Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Gdańsku, że Solidarność to jest brzemię niesione wspólnie, nigdy jeden przeciwko drugiemu. Taka była Anna Walentynowicz całym swym życiem, do końca tej tragicznej swej śmierci, ale jakże symbolicznej. Obok prezydenta Niepodległej Rzeczypospolitej, obok pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, obok prezydenta długoletniego na wychodźstwie, pana prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, obok naszego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki i tylu wspaniałych Polaków. Śmierć przyszła w tym smoleńskim błocie 10 kwietnia 2010 roku. Anna Walentynowicz, dama Orła Białego, zwyciężyła po latach, bo sprawa, której służyła, okazała się
silniejsza od zakusów tych, którzy chcieli ją skazać na niebyt, na niepamięć, na margines. Nie pierwsza taka historia w dziejach Polski i myślę, że nie ostatnia. Wiele w tym nadziei na przyszłość.